Hejcie, siemano, witajcie moi drodzy, z tej strony po raz kolejny Stylia, to jest kolejny odcinek przygód drużyny B, jest ze mną oczywiście Wolnar i Bowo. I znajdujemy się w zimowej krainie, moi drodzy, są tutaj osadnicy, jesteśmy oddaleni od naszej chatki kawałek drogi, przemierzyliśmy długą drogę naszymi ender perełkami, ender orbami, także na ten moment znajdujemy się tutaj i chodźcie może chłopaki się troszkę zagrzejemy, nie wiem czy tutaj mają coś w tych chatkach, czy to jest tak luźno, coś tu jest w ogóle? Nic tu nie ma. Ej, ale osadników nie bijcie i siebie też nie bijcie. Chłopaki, ogarnijcie się. Mam zaczął ich bić. Nie wolno bić osadników, pamiętaj, to nasi przyjaciele, mamy tu inną misję. Ogólnie, moi drodzy, pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapek w górę, 30 łapek w górę i będzie szybciej odcinek, także musicie zostawić koniecznie łapkę w górę, bo to motywuje, motywuje Wolnara, żeby się na tych odcinkach pojawiał, motywuje Bowo, także 30 łapek w górę i kolejny odcinek. Dobra, chłopaki, mamy tutaj inną misję, weźcie się tak nie gadajcie. On mnie truje i podpala naraz, on jest... Chłopaki, mamy tutaj inną misję, nie będziemy się tu sami zabijać, musimy pomóc tym osadnikom zabić dwa smoki, które tutaj tą wioskę napadają, także... Także musimy te smoki załatwić, czy jesteście gotowi na tę walkę? Dobra, bo widzę, że ja muszę wkroczyć do akcji. Już? Luźno. Gdzie ten gamoj uciekł? Patrz, schował się do domku. Będziesz później gnoił łupał słonecznik, zobaczysz. Nie mam, nie. Dobra, moi drodzy, mamy idź do wieśniaku. Mamy do zabicia, dwa smoki, dwa śnieżne smoki, tak Bowo? Jakie to smoki były? No jakieś, gdzie one nie są? Gdzie? Nie mam pojęcia. Tam, wiesz? Dobra, chodź za Wolnarem, bo on mówi, że wie i pewnie nas doprowadzi w złe miejsce. O, tu są ślady smoka. Mamy dwa smoki, ale czekajcie na mnie, pany. Pelełki masz. Czekajcie, dobra, jestem. Dwa na raz? Nie, dwa na raz. A w sumie mamy takie zbrojki, że możemy dwa na raz zaatakować. Dobra, także ale lecimy. Na białego. Nie, dawajcie wierzch niebieskiego, razem, dobra. Razem. On owieczkę goni w ogóle, ten smok. Ej, on odleciał. Macie go czy nie? Dobra, to idę po białego. No, on lata, kurczę. Prostaku. Mamy jeszcze białego smoka, także mamy dwa smoki do zabicia. On jest. Ej, który to jest poziom? Mi krzywdę, no. To jest smok poziomu trzeciego, tak, trzeci, no. Ej, ale ten jest jakiś silniejszy w ogóle, nie? Ciężko jest go zabić. I jakiś lód tworzy na ziemi. Bo nie mam mieczy swojego. Dobra, klepiamy go, pany. O, nie żyje. Dobra, i co, po smoku? Po smoku. Dobra, zabieram jego wszystkie rzeczy. Chodźcie, czemu jeszcze... Czemu ty znowu zabrałeś? On zawsze zabiera, stary, zobacz, ten smok się w ogóle zafajczył. On zawsze, stary, zabiera najlepsze itemy, zauważyłem. Ty gadasz. Dobra, mamy jeszcze jednego smoka do zabicia, chodźcie tylko z powrotem do wioski, szybkie spanko zrobimy. O, tak właśnie wygląda gracz Minecrafta, który nie potrafi stworzyć łóżka w Minecrafcie. To jest właśnie taki typowy gracz, Minecrafta. Dobra, w ogóle ile tu jest... Ile tu jest mobów, nie? No, ktoś cię w plecy ładuje. Ej, tam jest kolejny smok w ogóle, biały, nie? Tam daleko. Potrzebuję białej wełny, nie mogę zrobić z czerni. No tu masz zwykłe owce. Ej, skąd ty masz wróżkę? Ej, Bowo znalazł wróżkę. No czemu ją zabiłeś? Bo miał w słoiku. Wróżek się nie zabija, stary. Ja miałem na poprzednim odcinku nietoperza w słoiku. W tym, dobra, zabij tego szkieleta. Albo dobra, nie zabiję. A, nie ma już. O, Wolnar wpadł na świetny pomysł spania na śniegu. Dobra, mamy dzień, moi drodzy. Także lecimy z kolejnym smokiem. Dobra, moi drodzy, także musimy ochronić naszych osadników przed smokami. Lecimy z tym. Aha, i właśnie jeszcze oprócz smoka będzie jeszcze jedna rzecz, na którą ci wieśniacy narzekali, ale to za momencik. Dobra. A twój oddech. No ty. Ja. No mój oddech, mówisz. Ale to są małe smoki. Gdzie? To nie jest smok, jak ci to smoka przypomina, to. To gryf był. Nie wiem, jak się bije, to nie zwracam uwagi na to, co bije. No tak, tutaj w sumie w Minecrafcie tak jest. Dobra, dawajcie tego smoka, panowie. Ale tam faktycznie, no, latają takie białe, to wygląda trochę jak smok. Kurde, ja go nie mogę trafić, bo on cały czas jest w powietrzu. Wolnar, weź tymi swoimi różdżkami go załadł, bo powiem ci, że ciężko mieczem. Dobra, umarł? Nie. Nie umarł. Dobra, teraz jak jest na ziemi, dawajcie kombo w niego. Dobrze. Umiera? Czy nie umiera? Sorry chłopaki, jak was przez przypadek uderzam, ale jest naprawdę ciężko. Nie, żyję.
Jeszcze żyje, no. I tego gryfa. Ej, ale gryfa nie zabijajcie, może na tych gryfach, ale zrobił dziurę w ogóle w ziemi. W ogóle na tych, mi się wydaje, że na tych gryfach można jeździć, nie? Ale nie jestem pewien. Ej, wy zostańcie mieć dziurę, bo ja nie mam... Aha, mam perełkę, dobra. Wychodzę. Albo i nie wychodzę. Halo, perełka, dziękuję. Ej, ale mnie w powietrze teraz wywaliło, nie? Dawaj gnoju. Umieram pod mapą, gdzieś pod mapę wpadłem. Weźcie mnie ten... Pod mapą gdzieś umieram, albo... Wy zostańcie mnie stąd. Gdzie ty jesteś? Nie, kurde. Zrobiłeś jakieś... O, dziękuję, dobra, jest ekipa... Ekipa ratownicza, oczywiście Wolnar mi pomoże, jak zawsze. Jestem, panowie, także dwa smoki mamy załatwione. Jeszcze mamy jedną rzecz, o którą ci wieśniacy nas prosili. Zostawcie tego gryfa. Nawet nie próbujcie go zabić. Ja chcę spróbować go dosiąść. No właśnie, chodź, możemy sprawdzić. Mamy, moi drodzy, jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Musimy zabić Yeti. Gdzieś tutaj ponoć grasuje Yeti, które musimy pokonać, także zaraz się tam udamy. Ej, co tam jest? Myślałem, że jakaś wioska czy susia to takie po prostu góry. Zamaga. Nie bij go, patrz, Bowo. Czemu nie? No zostaw, ale nie da się, nie? Nie da się na niego usiąść. Ale mordo. Wieża maga. Wieża maga. Ale schody zostały, zobacz jak rozwaliłem. Ej, gryf nie żyje. No, całą wieżę magowi rozwalili, mag sobie. Ej, ale tu są dwa magi. No to jakiś... zabijmy ich. No dwa są, chodź zobacz na dół, jak to bliźniaki chyba są. Ten gryf mnie cały czas atakuje, weźcie go ode mnie. Nieśmiertelny. Ja go nie mogę uderzyć. Ja go biję, ale to powiem wam, że idzie. Chociaż nie, dobra. Ej, bo bije się mag. On czaruje. Nie. A, to mag mnie atakuje. Ja mówię, co mnie tak odpycha? Ej, on się bo on klonuje. Dobra, zabijmy go. Nie ma litości dla magów. Nie ma litości dla magów, dawaj go. Wolnara, dawaj. Nie ma litości dla magów. Ej, co to jest? Niedźwiedź mnie zaatakował. Dobra. Jeszcze mały niedźwiedź. Jeszcze tego małego. Nie, dobra, dobrze, że mam to jabłuszko. Dobra, chłopaki, misja jest, chodźcie tu do dobra, mnie. Dobra, Yeti, tak? Tylko czekajcie, ej, czekajcie, niech ze mnie zejdzie milion tych efektów, które mam na sobie, bo mnie wszystko bije. W ogóle, moi drodzy widzowie, zobaczcie, co zostało z wieży maga. Tada! Także, to spoko. Dobra, idziemy zabić Yeti. Ale ja chcę zobaczyć, co wy tu chłopaki macie w ogóle. A, bo to gniazdo i jego pełno skrzynek. Ale powiem wam, że tu jakiś jest silver sword na przykład. Nie wiem, co tu jeszcze jest, to mi niepotrzebne. Jakaś linka na przykład. No same takie niepotrzebne rzeczy raczej, nie? Także, Wolnarku, idziemy zabić naszą Yeti. Czy jesteś przygotowany? Bowo, jesteś przygotowany? Jestem w ogóle. Nic tam nie ma chyba, ale możemy zobaczyć w sumie. Nic. Nic tu nie ma, nie? Ale zobaczcie, tam w powietrzu jest jakaś skrzynka na lodzie. Widzicie? Czy nie? A to jest chmura. No, gdzie chmura? To jest lód. Chmura! Jaka chmura? To jest chmura, ja tam lecę i pokażę ci. Ja to umrę jest chyba, cloud. Bo... O nie, dobra. Co to jest? To jest cloud. To jest chmura, ale ona jest z lodu, czy co? To jest chmura. Taka normalna? Tak. No to chodźcie, no tutaj gdzieś jest ta Yeti. W ogóle kolejna wieża maga, ale te już, panowie, tak nie niszczymy, proszę was. To zostawmy w spokoju. Nie wiem, gdzieś tutaj ta Yeti mi się wyświetliło. Przy tym gnieździe chyba. Moi rozwalił. Przy tym... Co ale się cieszysz? O, dobra, chodźcie. Tutaj przy tym gnieździe chyba jest ta Yeti, zaraz... Ej, masz jedzonko? Nie, dla ciebie nie ja ma. Ja mam, proszę. Chodź, nie dawaj mu, co ty, kurczę. Z wrogiem się zadajesz? Jak to tak? Żreć, bo nigdzie nie pójdę. Masz. Nie ma żarcia. I masz grzyby. Grzyby są lepsze. Mówiłem, nie dawaj mu. Grzyby dają całe jedzenie. No gdzie to żarcie? Masz, o, to chcę zjedz. O, grzyby są najlepsze w grze chyba. Grzyby? No, znaczy tak jest z... Ja nie chcę. Ja mam tyle jedzenia, że... Ale one dają cały gut naraz. Serio? Dobra. Czekajcie, pany, jeszcze momencik. To komu w drogę, temu wrotki, no nie? Dobra, lecimy. Lecimy. A po co nam, no... Znaleźć naszą Yeti. Gdzieś tutaj mam zaznaczone na mapie, że ona była. No i jest nasza Yeti. Nie wiem, czy to jest Yeti w ogóle, jak to się nazywa? Prosno. Czekaj, kucy. Ale właśnie, idziemy powoli, żeby nie obudzić. Powoli, panowie. Powoli, ale ty, może go okradniemy, czy to nie jest? To jest gniazdo chyba smoka, nie? No to jest Yeti. Ale to jest gniazdo smoka, czy to nie jest? Czy to jest jego gniazdo? Gnieździe. No, ale chrapie, ale... Smoka, ale skubany chrapie, nie? Dobra, chodźcie ten.
Chodźcie jakoś tak na raz, weź. Oho, chyba nie pomogło skradanie się do niego, nie? Bo ma w buzi jakieś... No widziałem właśnie, nie wiem co to jest. Dobra, lecimy z nim, lecimy, lecimy panowie. Czekaj, co z niego dropnie nam. Ale on nie jest silny. Dobra, on jest przesłaby. No, przesłaby. Mamy takie itemki dobre, nie? Że jest łatwo go zabić. Dobra. No to, zabrałem. Moi drodzy, pomogliśmy... Co, ty zabrałeś? No mówię, on ciągle zabiera wszystkie itemy. Dobra, moi drodzy, pomogliśmy... co to tam poleciało? Fajnego. A gdzie to jest? Mieczek jakiś? Moi drodzy, pomogliśmy wieśniakom, którzy tam byli. Zabiliśmy im dwa smoki i zabiliśmy im tego, kurczę... Yetiego, także myślę, że pomogliśmy im sporo. No i moi drodzy, tutaj to... Czemu ja nie mogłem tego robić? Oddawaj. Ten magię. No i widzicie, tak to właśnie z nimi jest. Znowu się biją. Mamy nadzieję, że... Ej, ale masz fajny czar. O kurde. O, zamroził go. To jest ten czar z Yetiego. Nice. Serio taki dostał z Yetiego czar? Zwolna. To się nie chwalisz? I się nie chwalisz? Czekaj. Auczek się na chwilę. Co tam masz? Nie, to się zużywa. To się zużywa, a potem ten się odnawia. Tak? A, to jest to, co on... Daj mi ten, ja pokażę tylko widzom. To jest to, co on miał w tym, nie? W buzi. No i zabrałeś, dawaj to. Dziękuję. To się właśnie naprawia. Dobre. Dobra, moi drodzy, mamy nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Dawaj. Nie, no dobra, masz. Mamy nadzieję, że odcineczek wam się podobał, także trzymajcie się, hej.